Na stadionie miejskim w Kępnie odbyły się gminne finały lekkoatletycznych czwartków. Gościem specjalnym był wicemistrz olimpijski Marian Woronin. Lekkoatletyczne czwartki to impreza, która zaaktywizowała najmłodszych Polaków do uprawiania sportu. Uczestniczą w niej przedstawiciele 90 miast i miasteczek Polski, a bierze udział grupa około 100 tysięcy 11, 12 i 13-letnich dziewcząt i chłopców. Corocznie rywalizują oni w 6 konkurencjach lekkoatletycznych. Rok temu cykliczne zawody zapoczątkował w Kępnie Marek Kłuczaniuk, dyrektor kępińskiego ośrodka sportu i rekreacji. Zawody czwartków lekkoatletycznych kończą się podczas czerwcowych ogólnopolskich finałów, do których awans uzyskują najlepsi uczniowie 5 cykli gminnych zawodów. Inicjatorem największej imprezy lekkoatletycznej dla dzieci jest Marian Woronin, który osobiście nagradzał w Kępnie młodych sportowców. Przede wszystkim bardzo fajny obiekt, kameralny, taki typowy na zawody dla dzieci, dla młodzieży. Sporo startującym. Wiem, że dzisiaj jest finał, więc nie wszyscy na ten finał przyjechali. Na pewno są to najlepsi zawodnicy, którzy się szykują na przyszły tydzień do startu w finale ogólnopolskim w Łodzi. Wyniki bardzo fajne, dobrze się dzieci bawią, jest to, mnie się serce raduje, jak przychodzą coraz nowe miasta i coraz więcej dzieci bierze udział i trenuje lekką atletykę. Ruszył pan trochę tą Polskę lekkoatletyczną, bo przecież zaczynać trzeba właśnie w takim młodym wieku. Te lekkoatletyczne czwartki to jest chyba taka najbardziej masowa impreza lekkoatletyczna w Polsce. Tak, rzeczywiście. W tej chwili bawimy się w około 90 miastach, więc średnio, tak jak mówię, bo są miasta, gdzie startuje 700-800 dzieci, są miasta trochę mniej, ale taka średniówka nam wychodzi, 300 parę dzieciaków co tydzień w 90 miastach. To jest naprawdę fajne, szczególnie, że lekkoatletyka jest bazą do wszystkich sportów. Szybkość, skoczność, siła, to wszystko wychodzi z lekkiej atletyki, a później już można uprawiać każdą dyscyplinę sportu, już nie ma na tym problemu. Najlepsze wyniki kępińskich finałów prezentujemy na naszym portalu radiowym.